Tak, właśnie dzisiaj, znaczy ten dzień, Sony oficjalnie potwierdziło pracę nad PlayStation 5. Zobaczmy, jakie szczegóły znamy, jakie zostały nam zdradzone, kto pracuje nad konsolą. A jeżeli wam podobają się takie materiały, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrybera dla zasięgu, aby budować naszą społeczność graczy. Mam nadzieję, że te materiały są dla was pomocne. No i jedziemy z tematem. Sony potwierdziło, że przy PlayStation 5 pracuje ta sama osoba, która przy PlayStation 4, czyli znany nam dobrze Mark Senry, który właśnie od 4 lat pracuje nad nową generacją konsoli. Jak zdradza Mark w wywiadzie, PlayStation 5 nie będzie tylko rozbudowaną wersją PlayStation 4, a będzie zdecydowanie nową generacją, która będzie dostarczać nam nowych wrażeń i doświadczeń. Muszę przyznać, że brzmi to ciekawie, ale jedziemy do kolejnych szczegółów, które zostały nam zdradzone. Mark nie nazywa sprzętu oficjalnie PlayStation 5, używa tutaj sformułowania nowa generacja, ale jakoś nie widzę tutaj możliwości, by to nazywało się inaczej. Ale ważne, że wiemy, że nowe urządzenie nadchodzi. No i tutaj temat premiery. Niestety nie mamy podanej dokładnej daty, ale wiemy, że na pewno nie będzie to 2019. Ale za to roku 2020 możemy być praktycznie w 100% pewni. Sony zdradza też sporo na temat specyfikacji konsoli. I tym sposobem wiemy, że nowa generacja obsłuży ray tracing. Dodatkowo oczywiście Sony zaoferuje graczom nowy układ AMD, CPU w tym wypadku będzie opierać się o trzecią linię procesorów AMD Ryzen i ma zawierać 8 rdzeni nowej mikroarchitektury Zen 2. Wykonanej w technologii 7 nanometrów. Procesorem graficznym natomiast ma być modyfikowana jednostka Navi od Radeona, która właśnie będzie obsługiwać wspomniany już wcześniej ray tracing, czyli technikę przemieszczania się światła, które symuluje złożone interakcje w środowiskach 3D. Ale nie tylko wizualne elementy mają zostać poprawione. Jak wiemy, między PlayStation 3 a PlayStation 4 nie było wielkiej różnicy w jakości dźwięku. I właśnie w nadchodzącej generacji PlayStation 5 ma zdefiniować brzmienie na nowo. To, co dla mnie jest sporym plusem, to PlayStation 5 skorzysta z PlayStation VR i nie mówi się tutaj o nowych goglach, a tych, które obecnie mamy w swoich domach. Oczywiście pewnie za jakiś czas powstanie nowa generacja VR, ale na obecną chwilę nie wiemy nic na ten temat. Jednym z większych mankamentów PlayStation 4 był dysk HDD. Jak wiecie, gry zajmują coraz więcej, coraz bardziej rozbudowane światy możemy podziwiać, a co za tym idzie, wszystko dłużej się wczytuje. Zatem jednym z pierwszych pytań deweloperów o PlayStation 5 było, czy będą mieć możliwość skorzystania z technologii SSD. Jak wskazuje Mark Senry, PlayStation 4 Pro wczytywało przykładowo tytuł Spider-Man w 15 sekund, podczas gdy PlayStation 5 w wersji DevKit wczytało taką grę w 0,8 sekundy, więc jest to ponad 18-krotnie szybsze wczytanie danych. I to właśnie dysk ma zapewnić prawdziwą nową erę, nie będziemy siedzieć w lobby, nie będziemy czekać na ekranach ładowania, nie będziemy musieli oczekiwać praktycznie na nic, to wszystko ma zniknąć. Nie wiemy jednak, czy dysk wykorzysta nową technologię PCI 4, ale na pewno nie będzie to też standardowy dysk SSD znany nam obecnie z komputerów. Obecnie wiemy, że PlayStation 5 będzie w stanie wygenerować rozdzielczość aż do 8K, co brzmi niesamowicie, ale raczej takiej rozdzielczości nie spodziewałbym się w grach wideo. Kolejną potwierdzoną informacją jest to, że PlayStation 5 dostanie wsteczną kompatybilność z PlayStation 4. Jak wiemy, obecnie nie wiadomo nic na temat poprzednich konsol. Podobno pierwszym tytułem cross-platformowym ma być Death Stranding. Kolejną pozytywną informacją jest to, że PlayStation 5 nadal będzie obsługiwać płyty. W szale ostatnich przecieków nie było to aż tak do końca pewne. Mark potwierdził również, że PlayStation 5 będzie współpracować z chmurą, jednak na obecną chwilę nie mógł niczego potwierdzić, by później dodać, że Sony i tak jest pionierem tej technologii. Lista potencjalnych tytułów, które moglibyśmy zobaczyć, zaczyna się od Destiny 3, ale są też pogłoski o nowym Killzone, nowym God of War oczywiście, Horizon Zero Dawn 2 oraz naszej rodzimej produkcji, czyli Cyberpunk 2077. No i to obecnie tyle. Gdyby tak podsumować te informacje, to dowiedzieliśmy się, że PlayStation 5 nie zadebiutuje w 2019 roku, konsola powstaje już od 4 lat, głównym inżynierem jest Mark Senry, AMD Ryzen trzeciej generacji z 8 rdzeniami, nowa niestandardowa jednostka Radeon Navi, wsparcie dźwięku 3D, wsparcie PlayStation VR, nowy bardzo szybki dysk twardy, dystrybucja zarówno cyfrowa jak i fizyczna, no i wsteczna kompatybilność. Czy cieszycie się z takiego PlayStation 5? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a teraz pamiętajcie o łapeczce w górę i subskryberze. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach z PlayStation 5 i nie tylko. Cześć!